Pytanie do księdza i w sprawie kościoła i mszy. Bo wiem, że Jan Paweł II częściowo uwolnił mszę trydencką. Benedykt XVI otworzył szeroko drzwi, a w kościołach jej nie ma. Jak to właściwie wygląda? Dziękuję. Znaczy każdy ksiądz, który chce i potrafi taką mszę świętą odprawić, może ją odprawić i dobrze byłoby, gdyby ksiądz odprawiał taką mszę, mając też grupę wiernych, którzy gotowi są tę liturgię jakoś czy śpiewem, czy udziałem swoim wzbogacić. I sam kilkakrotnie taką mszę świętą wszechczasów, jak się określa, czy trydencką, odprawiałem. Na tyle znam, że to nie było dla mnie problemem. Natomiast cała symbolika i te gesty, i te wszystkie zachowania kapłana w trakcie mszy świętej, chociaż pamiętałem jako ministrant, przecież służyłem do takiej mszy świętej przez szereg lat, ale korzystałem zawsze z tak zwanego manuduktora, ktoś, kto lepiej ode mnie tę liturgię znał, chociaż nie był kapłanem i nieraz mi podpowiadał, jak się w danym momencie zachować. I bardzo tę liturgię cenię, chociaż nie identyfikowałbym się do tego stopnia z tą dawną liturgią, tak jak już moi przyjaciele księża czynią, żeby wycofując się z pewnej posługi parafialnej, bo jeżeli chcę istnieć w parafiach, czy pracować dalej na cmentarzu, czy pełnić jakąś posługę duszpasterską tu i ówdzie, a zarazem odprawiać prześwięto, to muszę to robić według nowej liturgii, a nie starej liturgii. I przyznam się, że ja się lepiej czuję sprawując, oczywiście starannie przestrzegając ściśle przepisów liturgicznych, prześwięto według nowej liturgii niż prześwięto według starej liturgii. Ponadto jako ministra pamiętam dobrze sytuację, gdy msza święta według starej liturgii była połączona z odmawianiem różańca przez wiernych, była połączona z poczuciem pewnego chaosu i rozbicia, gdy w kościele, powiedzmy zakonnym, kilku księży naraz, a nie było koncelebry przecież wtedy i teraz też nie ma w tej starej liturgii koncelebry, kiedy kilku księży chciało naraz ten przeświąt odprawić, to się ustawiali przy kilku ołtarzach. Ktoś tam przy głównym, jacyś przy bocznym, jednym, drugim, trzecim, czwartym, pięciu. A ponieważ miałem zajęcia studenckie socjologii na krakowskim przedmieściu Róg Trauguta, tuż koło kościoła Świętego Krzyża, więc jeżeli była jakaś przerwa w zajęciach, no to szedłem pomodlić się albo szedłem naprzeciwko do baru, gdzie jadłem sobie naleśniki z serem i popijałem z kefirem, czy tam czym, na obiad za parę złotych. No teraz bary mleczne są likwidowane, nie wiem, niewiele ich zdaje się zostało. A była to bardzo dobra możliwość jedzenia prędkiego posiłku w porze południowej. No więc sobie szedłem do kościoła Świętego Krzyża, tam się modliłem i czy było jakieś święto, czy co, nieraz trafiłem na czas właśnie sprawowania liturgii, odprawiania mszy świętych. No więc znowu tu jeden ksiądz, drugi, tu trzeci, tu czwarty, tam piąty. A wierni głównej nawie, zależnie od swojej pobożności, albo wybierali ołtarz świętego Judy Tadeusza, albo świętego Wincentego a Paulo, albo tam jeszcze jakiś inny ołtarz, albo kierowali się głównemu ołtarzowi, ponieważ księża w różnym rytmie oczywiście i tempie odprawiali msze święte, dlatego widziałem tu jedni wstają, drudzy klęczą, inni siedzą, prawda, i to dawało poczucie pewnego chaosu. Nie jest to właściwe, prawda, łączenie udziału w tej świętej liturgii, sprawowanej zresztą bardzo czcigodny sposób przez kapłanów, chociaż nie zawsze byli kapłani, którzy się spieszyli. Ta liturgia nie miała tak poważnego wyrazu, jaki mieć mogła i może. Ponadto posługa ministrantów też niekiedy była niedbała. No, kiedy służę jakimś ministrantem do mszy świętej tej trydenckiej, jestem studentem, niestety to dla mnie troszkę młodszy
kapłan bardzo starannie prześwięto odprawia, no jest ministrantura, są te słowa łacińskie, które trzeba starannie wypowiedzieć. Ministranci byli dopuszczeni do służenia wtedy, kiedy znali ministranturę, no więc ja te słowa starannie wypowiadam łacińskie. A ministrant się troszeczkę tak obruszył i mówi, walna chama, nikt nie słyszy. No więc z tego ja się domyślam, jaką służbę dam przy świętej, kiedy akurat takiego drugiego, który może go troszeczkę skorygować, czy powściągnąć, nie ma. No więc była też pewna patologia właśnie, gdy chodzi o odprawianie przy świętych. Ponadto ta stara liturgia w praktyce przewidywała w szczególnie uroczyste dni łączenie odprawiania przy świętych z jednoczesną adoracją Najświętszego Sakramentu. Więc tu przy ołtarzu ksiądz głównym, wtedy już tylko głównym, niebocznym, ksiądz mszę świętą odprawiał, oczywiście według starej liturgii, natomiast wyżej nad tabernakulum było wystawienie Najświętszego Sakramentu. I ksiądz odprawianiem przy świętej łączył z czcią oddaną Chrystusowi Eucharystycznemu. Znowu to jest łączenie dwóch porządków, które jednak powinny być sprawowane oddzielnie, tak jak to jest, tak jak to jest dzisiaj. Więc jeżeli teraz w Warszawie są trudności, to znaczy starą liturgię odprawia kapłan, który bardzo dobrze to robi, ma wspólnotę, która w liturgii uczestniczy, na Karolkowej u redemptorystów, natomiast kardynał Ryszard nie wyraża zgody, żeby publicznie ksiądz starą liturgię trydencką sprawował gdzie indziej. Macie to jedno miejsce, przyjeżdżajcie tam. No, są tacy, którzy korzystają z posługi kapłanów, tak zwanych lefewrystów, którzy bardzo starannie i pięknie starą liturgię prowadzą, kultywują i mszę świętą tak według tej liturgii wszechczasów mszy świętej trydenckiej odprawiają. Mam znajomych, którzy sprawnie jeżdżą do odległej troszeczkę pod Warszawą kaplicy ośrodka lefewrystów. Przy tym szkoła prowadzona przez lefewrystów jest prowadzona bardzo starannie i te dzieci, jak widziałem, imponują swoją grzecznością, swoim jakimś ułożeniem, swoim ubiorem, brakiem jakiegoś rozwydrzenia, luzactwa, prawda, takich zachowań, które się powszechnie obserwuje w tej chwili wśród dzieci. Bardzo starannie, z dużą pobożnością przyjmują Komunię Świętą, no i znowu to jest problem przyjmowania Komunii Świętej. No w tej chwili także tutaj upowszechnia się przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, a nieraz wymuszanie postawy stojącej i przyjmowania Komunii Świętej na rękę przez kapłanów. Ponieważ ja tu już parokrotnie przez świętą odprawiałem, więc konsekwentnie odmawiam udzielania Komunii Świętej na rękę i mówię cichutko, ja udzielam Komunii Świętej do ust. Nieraz spotykam się ze sprzeciwem i zdziwieniem. Najczęściej ktoś akurat ręce cofa i usta otwiera i Komunię Świętą do ust przyjmuje. Ale sądzę, że gdybym był tu dłużej, to miałbym zakaz w ogóle udzielania Komunii Świętej. Albo ksiądz będzie udzielał tak, jak ludzie sobie tego życzą, czyli coraz częściej na rękę, albo ksiądz może mieć zgodę na odprawianie przy świętej w koncelebrze, ale i tylko w koncelebrze już wtedy, ale Komunii Świętej ksiądz nie będzie udzielał. Tak w jednym z kościołów warszawskich. Ja mogę koncelebrować, ale nie mogę udzielać Komunii Świętej wiernym, bo się zdarzają osoby, które chcą koniecznie przyjąć na rękę, a ja tak Komunii Świętej nie chcę w kościołach udzielać, uważając, że jest to postawa narażająca brak szacunku wobec Chrystusa Eucharystycznego i narażająca na częste profanacje. Bardzo łatwo Chrystusa Eucharystycznego schować do kieszeni, do torebki, wynieść, sprofanować, porzucić i wiem od księży, którzy pracują na Zachodzie, czy mają kontakt jakoś z duszpasterstwem zachodnim, że profanacje przy tym sposobie przyjmowania świętej na rękę są coraz częstsze. A przy tym zupełny brak szacunku i kultury, gdy owszem niektórzy potrafią w taki sposób poważny przyjąć na rękę Chrystusa, mimo że to jest forma niewłaściwa w moim przekonaniu. W Warszawie kardynał Józef Glemp prowadził taką formę.
dopuszczając przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, ale nie zobowiązując księży, by koniecznie w ten sposób Komunii udzielali. Wobec tego, gdybyśmy się trzymali tego rozporządzenia kardynała prymasa Glempa, które moim przekonaniem było niesłuszne, nie powinien był na to się zgadzać, ale ścisłe przestrzeganie tego rozporządzenia nie zmusza kapłanów do tego, żeby udzielać Komunii Świętej na rękę. Tymczasem są księża, którzy uważają, że jak ktoś chce, no to on ma obowiązek. Musi, nie kierując się roztropnością, a prosta roztropność, nawet niepobożność, ostrzega. To jest niebezpieczne narażanie Chrystusa na zbezczeszczenie, na profanację.